Przecież mieszkała Lasota. Ale najlepiej jak Wiesio z Prąckowiak się zaprzyjaźnił. Tak, to to wiesz, on się zaprzyjaźnił, bo ta Prąckowiak to jest swój człowiek, no to przecież wiadomo. No. Lubiła, miała ładne teksty, tak. Ładnie śpiewała. Babka. Tak. A jeszcze Wiesio miał chłopcy, którzy odpłynęli z tą przez wielkie randewu. Tak. Dobrze, że ten Wiesio Gomułka dawno zdech i już śladu po nim nie ma. Z Alicją Majewską, no przecież razem śpiewali. No. Tak, ale Majewska miała średni głos, ale zawsze miała... Ale to ty nie znasz tajemnic Wiesława, on wielokrotnie z nią rozmawiał. Tak, jak on Szumar, to już nic nie powie. Alicja Majewska i Wiesław. A nic tam, ona nie jest stąd, ona jest z Krakowa. Znaczy, ty wielokrotnie się z nią spotykasz. A to ja ją znam, no ja ją znam też, no. Ona w Białymstoku też śpiewała. Przecież w Kościele Świętego Ducha. Tekstów to napisał jej mąż przez Kolc. No. Tak. I Wodecki śpiewał. Włodzimierz Kolc, tak to mógł. Natomiast ona głos miała, powiedzmy sobie, może nie najwyższej klasy. Ale szkolony. Ale zawsze wszystko dopracowane. Pięknie zaaranżowane, piękne słowa. Oczywiście. Więc tą skalę jakby mniejszą pokrywała, no takim bardzo... dobrym warsztatem. Tak. A i teksty miała świetne, bo te ci chłopcy, co to tak odpłynęli, to są bombowy przebój. Tak, no przepiękne, ale to literacko. No. I taka nie najpiękniejsza, no bo właściwie ona nie bo była, te oczy ma, wiesz, policze tak chyba. Nadrabiała bardzo no wiele. Takie duże oczy, czarne. Tak, oczy tak, no, ale trochę ten nosek za duże, jak Pinokio. Jak u cyganki te oczy. No i taka tak, zachuda, no. Bo nie, no ale wiesz, no nie to co ładne. Ona w cygankę Litkę poszła chyba. No, pewnie. No, takie te oczy w telewizji zawsze były, tylko jej te oczy. Tak, olbrzymie. Oczy szalone. A pamiętasz taką piosenkarkę Reginę Pisarek? Też była taka. Ale Pisuarek tak zwana. Z Pisuaru ona wyszła, się urodziła. Regina Pisarek, no na pewno pamiętasz. No. Nie warto było, z losem się drog. Tak. Piosenki stare, takie pozbierać, żeby tutaj na brukselskiej śpiewała tej Osieckiej, Rodowicz piosenki jakaś, poczekaj, aha, Osiecki i Rodowicz, po i co ta to Magda on... Humer, to ta córka tego zbrodniarza Humera, aha, stalinowskiego. Niektórzy śpiewają, nie umieją śpiewać. A co, ten Wiatr w kominie śpiewa, ta Magda Humer. Wiatr w kominie, tak, koncert. Na dwa świerszcze. Ale wiesz, w końcu rodziców się nie wybiera, no to trudno mieć do niej pretensje. Nawet nie mogę tego uchwycić tej melodii. Ta, 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 ta. I dwa świerszcze w kominie. Tak. Tralala. Tralala. Polska sobie radzę do. No, wiesz, ty się bawiłeś. Tak, także słuchaj. Nie, ty masz naprawdę piękny głos, no dlaczego? Nie, ja to mam, wiesz, śliczny, mam szkolony w ogóle, słuchaj, to one mi tam opowiadały, że skąd ja mam takie, wiesz, ja mówię, słuchaj, ja jestem tylko baletnicą. A dlaczego nie poszedłeś w tym kierunku estradowym? Nie, ja śpiewałam w teatrze wielkim już ile, słuchaj, i operowym, no. Wszędzie byłam, wszystko widziałam, wszędzie śpiewałam, wykonywałam. Także Litka, ty też byłaś, raz mnie oglądałaś, pamiętam. Także słuchaj, moja ty kochana, dobrze, że się handlem zajmowałaś całe życie i teraz po prostu nic z tego nie masz. Dobrze, pilnuj, nie każda myszka swój ogonek pali. Także wiesz, zawsze kochana, jeszcze jutro 5 groszy zarób więcej. Dobrze, i co ci to da? Ja chciałam ci coś miłego powiedzieć. A mówiłam, lepiej bądź aktorką, pisarką, tancerką, śpiewaczką. A ty tylko handlowałaś i na tym bazarze Różyckiego sprzedawałaś jakieś figi. Dobrze. Ja przynajmniej miałam własną firmę, którą prowadziłam przez kilka lat. Te figi. Tam taka baba siedzi i sprzedaje twardo. Gruba taka wielka, o Jezus. To chyba jest matrioszka. Taka, taka ruska baba, co się jedna z drugiej wyjmuje i tego. No wiemy. I końca nie ma tego wykładania. A była taka aktorka Barbara Brzesińska, może ją znasz? Taka też fajna była, tak. To moja polonistka do niej podobna właśnie.
Tylko, że ta moja polonistka to lepsza, bo ona wszystko z literatury przynajmniej. Krystyna Budzyńska zmarła w wieku lat 91. O Boże. O Jezu. Kiedy? No, był pogrzeb 26 czerwca na cmentarzu Grudnowskim. No. Teraz? No, u mnie udzielała między innymi korepetycji z matematyki. No. Cokolwiek była w stanie tego... No i co tam? Żyje, żyje i... Wiesz. Myśmy raz Litka, wiesz, na tym, na Wólce śpiewali na chórze, na trzy głosy, nawet na cztery. Raz taką płytę mi się przyniosło, adapter nastawiło. No ale gdzie? Na, jakim... na Wólce, no. Na pogrzebie, no bo gdzie? Na pogrzebie, na cmentarzu. Aha, no. A ty nie jesteś stąd? Przecież Wólka no to jest cmentarz. Jestem, ale kiedyś nie było cmentarza. A nic tam. Dawno był. I słuchaj, i myśmy śpiewali tak, tą trumnę wyprowadzili, czyli tę trumnę wyprowadzili, a myśmy z góry zeszli i nie wiadomo, w którym kierunku iść. Tak już ten pogrzeb poleciał, bo to był brat Kwiatosz chowany z ostatka. Znaleźliście chociaż? No tak, ja nie wiem, jakoś dobrze, że w tym kierunku poszliśmy. Daj spokój, jakie tam są przestrzenie. No nieodległości są okropne. Że myśmy nie wiedzieli, jak na głupich wyszliśmy, po co byśmy tam tak długo śpiewali. No ja to muszę ze 2 kilometry iść. O ludź. No. Ładnie to wyszło, bo to te trudne pieśni o Łazarzu na 3-4 głosy. Ale jakie pieśni? Proszę ciebie, no Łazarz w zimnym grobie, no to jest bardzo ciężko. Ja na przykład Lakrymozy nie znam. Zmiana tronacji. W ogóle tego słuchać nie mogę. A idź to Lakrymoza, to dupałka. Najlepiej taka Krysia, tutaj Dziąg, ona mieszka na tej, na ulicy tej Łukowskiej. No, no, no. I jej matka zmarła, ona dzwoni do mnie do pracy i mówi, słuchaj kochanie, ty będziesz śpiewać na pogrzebie mojej matki, weź tego łysego koczaka, on niech z tym akordeonem przyjdzie, a ty będziesz śpiewać. No tak, a ja mówię, siostro Krysiu, czy ty widziałaś kiedy, żeby ktoś na pogrzebie na akordeonie grał? A ona mówi, o Jezu, ty masz rację, nie pomyślałam. I zaczęła się pół godziny śmiać. Ha, 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 ha. Ja mówię, siostro, ale chyba ci matka zmarła, nie? To było odreagowanie, po prostu stres. Tak. Ja mówię, przecież ci mama zmarła. A ja ją znam, bo bardzo miła siostra, wprawdzie tego. I słuchaj. I ona mówi, to nie. To ja dam 50 zł temu, co na górze gra. On ma śpiewnik Świadków Jehowy, duży, duże nuty. I tam 220. I on Łazarza ludzkości, tam kilka pieśni, 3-4. I tak tej Krysi płakała. Mówi, pięknie to wam wyszło wszystkim, pięknie. W ogóle płakała, mówi. O, znowu ten Łazarz ludzkości zmartwychwstania, cud. Dała 50 zł, a ten te pazury położył na klawesynie i mówi, i mikrofon mi pod usta, i proszę już wchodzić. I ten akord rzucił taki pogrzebowy. Ja mówię, no nie, jak ja tego nie lubię, ale Łazarz to taki jest, no. I jak to pięknie wyszło, pięknie, no. No wiesz, jak on gra fachowo. I on tam ma śpiewnik, trzyma Świadków. Ten muzyk cały. I on ma z tego pieniądze, to wiesz, on by szatanowi tam zaśpiewał nawet, zagrał. Wiesz, jak z tego żyje. No. I tam są chyba ze 4 kaplice, a wiesz? Ci skandal był ostatnio. Wyszły pamiętniki Rity Gądrowicz i okazało, że ona w ogóle z nim nie współżyła. Bo on był pederastą. No, to każdy wie, że on był gej. Czyli to po prostu była taka zasłona dybda. No właśnie, Rita Mandrowicz. Po powiedzmy literackie białe. Koszmar. No słuchajcie, i to po ilu latach to wyszło? No ale to po co, wiesz, go tak odbrązawia? No nie lepiej było, wiesz, zostawić w jakiejś niepamięci? No to nawet niesmaczne, no wiesz. No po co? No powiedz, osoba publiczna, no tak, żeby... No, bo to, nie wiem, czy no, komu to potrzebne. Słyszałaś, że wyszły pamiętniki jego jako pedała. No. No.
teraz niedawno. No to, to wiem, że on miał skłonność. Homoseksualisty cała dnia. Ale kto, kto? Co? No Gombrowicz, no i ta jego francuska Rita Gombrowicz, która mi w ogóle nie współżyła, bo on przecież miał tych partnerów. Partnerów miał. Aha, to już nie jeden przypadek taki jaki. No to właściwie to po co? Ona no to dla sławy z nim się... Dla sławy, bo on no, bardzo był popularny. No właśnie po co? On, był, on miał renomę międzynarodową, we Francji szczególnie. Przecież ja byłem we Francji, to on tam był na pierwszym miejscu. No, ale przecież to była różnica wieku ponad dobrych 20 lat między nimi. Ale chodziło o kulturę, słuchaj. We Francji się liczy nie pieniądz, tylko pozycja na świeczniku kultury. No dobrze, jak ona miała 20, a pan około 60, to co z takim jadem no, robić właściwie? No, no bo no właśnie co, no nie wiem, kapcie mu przynosić, nie wiem, kawę pić, kawę. No tak, kawę, to mu ciśnienie podskoczyło. No. Słuchajcie, teraz właściwie to Radio Tok FM to bardzo dobrą robotę robi, bo ludzie czasem się dziwią, a to okazuje się, że to normalne było. Oczywiście, no to, to takie wielkie dziwy. Bzdura nie dziwy. No. A ty wiesz co, Jaśku, było niedawno, 3-4 dni temu w Tok FM, że są tacy ludzie, audycja zatytułowana Miasto Żercy. O co tu chodzi? Chodzi o to, że są ludzie, którzy wybierają spod sklepów, ze śmietników jedzenie, które mielą, przerabiają to w przeróżny sposób, potem robią ogromne bankiety, wspaniałe bankiety, piękne, przeozdobione, że nikt by nie pomyślał, że to za śmietnika. O Boże, ludzie. Miasto Żercy. Ja mam to wszystko nagrane i na telefon i już jest w internecie. To się można zatruć przecież. Nie, nie, to wszystko było przecedzane, odświeżane na różne ten. Słuchaj, niesamowite bankiety, pierwsza klasa, jak poprzeozdawiane. A wiecie, no, jak się odświeża nieświeżą rybę mrożoną, no, to daje się wody utlenionej, to wtedy ma biały kolor. No, a no właśnie. Numery właśnie w tych dużych marketach. A no właśnie, więc nie, widzisz. Nie, nie opowiadaj mi, bo to na samą myśl mi się niedobrze robi. Że takie cuda mogły być. No mówię ci, ludzie mają ale takie tak, pomysły. Nie wiem, że żadnych się nie wolno było kupować kotletów ani tego, bo przecież do tego mielonego mięsa to wszystko się dodawało. No. Tak, ale słuchaj, ale sama kucharka, sama dla siebie cebuli dużo. Ja na przykład mówię, proszę dużo cebuli, nawet połowa. Tak, może to być. Ci da samą cebulę. Bo ja uwielbiam cebulę. No. A jeszcze jak kotlety, na przykład mielone, uwielbiam, są smażone, no to niech będzie i sama prawie cebula, no i co? Wiesz, co jest w tym mięsie, to wtedy są smażone, a nie takie kupowane. Ale najlepszy to był ten mrożek, słuchajcie, Sławomir, który tutaj przyjechał do Polski, do Krakowa, stwierdził, że to jest beznadziejnie i z powrotem do Meksyku. No i bardzo dobrze zrobił. No. Ale on umarł. Nie, on pod pretekstem, że on ma delikatne płuca i tu mu szkodzi polska zima. Tak, tak, oczywiście. Tak, bo z tą żoną Meksykanką. Cyrik! Jak? Z powrotem. Cyrik, czyli z powrotem po nim. A, no tak. No, no tak, Cyrik z powrotem. Nie, Cyrik. Cyrik gejen, no. No. Czyli na Meksyko. No. No. A G to jest rozkaz. Znowuż do Meksyku, z powrotem. Ale słuchajcie, to ten Meksyk to jest naprawdę Meksyk jak na Zaskiej Kępie, bo przecież tam była na starość, żyła przez koleżanka Fridy, tej malarki. Kahlo? No Fridy Kahlo. Ta, najdroższa obecnie malarka kuli ziemskiej, bo wszystkie obrazy są najdroższe we wszystkich galeriach, najwyżej cenione. No, ta Łebkowska. Łępicka, no. No, to, Tamara de Lempicki. No, Tamara de Lempicki. No, de. No. A ona była naprawdę de, czy to de sobie de, nie, tak miała. No. Słuchajcie, to są najdroższe obecnie malarki. No, ale te bohomaze kubistyczne. Nie, to było Art Deco. No, ja wiem, że Art Deco, no takie trochę pod Picassa, takie. To właśnie erotyczne i takie kubizujące. Najdroższa, bo teraz czytam artykuł, co jest najdrożej sprzedawane w Nowym Jorku obecnie. Jako najdroższe
pojedynczych egzemplarzów jakichś prywatnych galeriach, to właśnie Tamara de Lempicki, jak oni to mówią. Lempicki? No bo tam jest CK, a Anglicy to czytają jako K, no. Tamara de Lempicki. Czyli Tamara de Lempicka. No. A to wiecie, starszym cechą tych zegarmistrzów i optyków jest pan Marek, zaraz nawet mam na wizytówce, Derżyński, jakoś tak, no w ogóle. Tak, ale ty odkryłaś Lidię Dodenberg ostatnio. Ty, jako Lidia Lipska odkryłaś Lidię Dodenberg. Geringer Dodenberg, no tam to hrabiankę z Wrocławia. A, to BSD. No. Lidia Geringer Dodenberg. No właśnie, arystokratka, się kurczę. Za 5 zł. Europosłanka. Obrała czerwoną farbą SLD. Europosłanka. Ciekawe, co ten pajac w wózce wymyśli. Który? No, wiadomo, Korwinnikę? No, Korwin. A nie, jest fajny. I razem w sumie to fajne. Ale no ale się teraz zbłaźnił na Unii Europejskiej, gdzieś no to wygłaszał. On się cały czas jest zbłaźnił. A tam podobno w ogóle nikt go nie tłumaczył. Nie? Bo za szybko mówił. No bo tam wystąpienie było jego w Parlamencie Europejskim. Za szybko mówił i źle po angielsku. Ale on tak, mówi tak, szybkością. Bo jeszcze my to się przyzwyczailiśmy do niego i rozumimy go. A tam nikt go nie rozumie. A tam go nikt nie rozumie. Nikt to. On powinien być sprawozdawcą sportowy, bo mówi szybko. A nie, to coś ty. Nie, jeszcze gorzej. No. A mi jest... się strasznie ta Maria Czubaszek podoba. Czasami wywiady są z nią. A ona jakie pazury ma. No pazury ma rzeczywiście tego. No, stara jak świat, Boże, kładę stara. Czubaszkowa była genialna zawsze. Ale jaka riposty, jaki umysł cięty, jaka zmiana. Super, to jest prawdziwa inteligentka. No. Jak ona o tym mężu swoim, tym drzmieniu opowiada no. ciągle, że go z alkoholizmu leczyła. No. Czubaszkowa. Trójka. Pamiętasz, to było Polskie Radio Trójka. No i teraz, tak. Ale bardzo dowciapna. No, no to ona te teksty pisała. On się tam jej odgryzał, że dlatego lubił sobie popijać, bo przynajmniej nie słyszał, jak ona mu dogryza. O, sąsiadka już nadaje, tak. O, stuku, puku. I ona jest taka, to jest taka rasowa polska inteligentka, bo nie no. wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, to z tego, co ona mówi. Tak. Takie wszystko w zawieszeniu. Taka sobie pożyje, bo śmiech to zdrowie. No, i nie tylko, bo tam jest ironia, wyobraź sobie. No też jest ironia. To świadczy o inteligencji. Ale jak ona rozumie, wie o co chodzi, to na to przetrawi. Kto to teraz ironię stosuje? Kochany. To trzeba mieć mózg jak stan do mostu. Kochany, kochany, dwie rany. A to ten, to Ludmiła Jakubczak. Tak, Ludmiła Jakubczak to śpiewała. No przepięknie, no, no tak. Naprawdę. No, szkoda. Ten wypadek przerwa jej karierę. Ludmiła Jakubczak. No, tamtąd się uratowała. A mąż jej by jechał później. By tak, nawiał do USA zdać. I by jechał po tym. Ale do USA. No. Ale ten, jak nawiał, jako ten drwal, czy jakiś robotnik budowlany, ten Krzysztof Krawczyk do USA. I on dachy naprawiał, słuchajcie, jakiś był dekarzem. Tak, dekarzem. Ale najlepsza to ta Agata Wróbel w śmietniku w Londynie. No, ale chociaż miała kwalifikacje, bo miała siłę, żeby to nie szortować, wiecie, taką krzepą. No, właśnie. Nie każda praca jest dobra. Oczywiście. Żadna praca nie hańbi. Nawet jak pan śmieciarz powinien być szanowany, bo dzięki niemu epidemii nie ma na przykład. No tak jest na Zachodzie. No, dlaczego ludzie się na przykład naigrywają? Przecież tam w Ameryce to dyrektor rozmawia ze sprzątaczką, oczywiście. Jako ze swoją koleżanką. A jak? Co ty myślisz? I pieniądze się liczą. A nie to, nie ma podziału. Na Zachodzie tak. Takich rzeczy nie ma jak w Polsce. A słuchajcie, ja takiej sprzątaczce, takiej pani Stasi na trzecim piętrze rehabilitacji, to wszyscy nią pomiatają. Ja napisałam, słuchajcie, osobiście przeniosłam do sekretariatu pochwałę, że ona bardzo
wykonuje solidnie zadanie swoje obowiązki. Naprawdę. No. I dlaczego słuchajcie, akurat na tej komisji? Podziały to są wśród takiej właśnie hołoty. No. Za to jest pan władca dyrektor i ta hołota. Z gminu, właśnie. Tak, no tak, i to właśnie to tutaj tak w Europie i w Polsce tak nie, to jest. Nie, w Europie tak nie jest, na pewno, tylko w Polsce. No wiesz, ja mówię tutaj nie o Zachodzie, że Polska jest pomiędzy Wschodem i Zachodem, no. To jest taki dziki kraj. Ja dziki kraj i to jeszcze długo, to jeszcze pokutuje. Także tym takim ze szlachty to coraz gorzej jest, bo oni żyją myślami sprzed 40 lat, a tu sytuacja się zmieniła, słuchajcie. I nie mogą zrozumieć tego. No, na przykład ta Bożeszkowska, Sękowska, Woska, to ona ciągle myśli, że wszystko jej za darmo będą dawać. I po łapach dostała tak parę razy. Przepraszam, panem Bogiem. Pisarką. No. Ale jak wychodziła w Instytucie Cervantesa, tam był taki wernisaż, no ale trzeba było tę godzinę posiedzieć na takim panelu dyskusji. I ona wyszła, to chyba jej dał ten siwy dziad po łapach, że chciała lampkę wina chwycić przed wyjściem i uciec. I nawet tego jej nie dał. Ja mówię, siedź wariat. Ale ten siwy dziad to był chyba Hiszpanem. Nie, to jest ale taki służący, kelner w Instytucie Cervantesa. I on tam się opiekuje, wino wlewa, a Nitka mówi, ty słuchaj, on skulturalniał teraz, bo on dwa razy bankiet daje. Dwa razy. Potem jak hołota pójdzie, to on daje jeszcze raz. Ja mówię, to słuchaj, to bogaciej, bo jest nowe kierownictwo w Instytucie Cervantesa, ale sztukę mają nawet dość ciekawą tam. W tym szarym budyneczku przy Nowotelu. Powinieneś, Jaśku, tam przyjechać. No ja byłam tam w zeszłym roku, zajrzałam sobie na. Ja jakoś tak dwa razy mi się nie było na wernisażu i jeszcze może się odzwyczaję od tego Cervantesa. Bo jak oni robią takie, wiesz, na wernisażu posiedzenia albo a tam można przy komputerze sobie za darmo posiedzieć. Gdzie? W instytucie. Gdzie? No w Instytucie Cervantesa, no. Przy komputerze. Czytelnie. Czytelnia, aha. Mają czytelnie, tak? Ale tam płatne. Na pierwsze, no. Na pierwszym? No, no, no. A ja tam pójdę. No, ja tam byłam. No tak sobie z ciekawością. Tak. I są komputery za darmo? Za darmo. Ale musisz się je rejestrować. No o Boże, kochanie. No to zawsze przecież oni się też rozliczają z czytelników, że coś robią. No. No to jest ich przeróg, że tak powiem. No. Wszędzie się trzeba wpisać do zeszytu, no. W każdej bibliotece. Ja tu uwielbiam informatorium narodowym, bo że tam są tak kulturalni ci bibliotekarze, tacy dowcipni, że to nawet przyjemność rozmowy z nimi to jest. Ale jak ty mówisz, że tam do 14, to co to za biblioteka? Co do 14? No tam czynne. Gdzie do 14? Od 8.30 do 20.30 masz czynne. No to ja rozumiem wtedy. Tak, to ja tam pójdę. Kiedyś, tak. Ale nie, wiesz. Tam kiedyś w Bibliotece Jagiełło robił tak, dużo wernisaży, dużo promocji książek, spotkania międzynarodowe i tam i w piwnicach, także tam bardzo dużo, duże te są pomieszczenia i tam bardzo miło. No. Świetnie się teraz coś tak, gdzieś tam słyszałem jakiś taki wywiad, że matką tej Anny German to była Holenderka w ogóle. Nie, oni zmienili, słuchajcie, papiery w archiwum, bo jakby wybuchła wojna, no to już się zaczęły nawet takie samosądy nad ludnością o pochodzeniu niemieckim i po to, żeby, bo zresztą oni się przenieśli tam z jednej republiki do drugiej, żeby nie mieć kłopotów, ktoś miał wejście do archiwum państwowego w Moskwie i częściowo zatarli tutaj jakieś tam dowody ich tożsamości. Że są Niemcami, tak? Tak, że są Niemcami, no. A naprawdę, no to właśnie, no. Byli Niemcami de facto. Tak, tak, cała rodzina, i ojciec, i matka. Tak, i... tak, tak, nawet imiona mieli niemieckie, no, tak, tak. Dosłownie. No. A
Natomiast ona no, była Polką z wyboru. Tak. W ogóle z Polską nie miała nic wspólnego poza polskim mężem, no, no, który po prostu zaproponował mi małżeństwo. I... A co z matką się jej stało? Wróciła razem? Nie, matka bardzo długo żyła, przeżyła ją i zmarła w wieku lat 90 paru, dosłownie. Ale tutaj w Polsce? Tak, zdążyła wychować tego syna przez tę Jannę Germant. Przecież kiedy ona zmarła, to ten syn miał chyba no kilka lat w każdym razie. No. A czy ty słyszałaś na temat tego jej wypadku we Włoszech? Na czym to polegało? Ja, słuchaj, moja koleżanka, która była pielęgniarką, dyspozytorką na pogotowiu, to powiedziała, że na skutek tego wypadku po latach wytworzył się rak, słuchajcie, kręgosłupa i ona naprawdę na bardzo silnych środkach, słuchajcie, na morfinie jechała, że mówiła, że nawet do domu, no przychodziła do tam pielęgniarka, miała opiekę już ustawioną tą onkologiczną, że podobno aż wręcz się ciało rozpadało, że ona wręcz dosłownie zapachy były takiego gnijącego ciała. No. Przecież gdyby nie to, przecież ona by do tej pory żyła, przepiękny głos, wielka kultura, i miała taka dziewczyna. No. Tak. A taki straszny wypadek. Wtedy w tym przecież ten jej cały impresario w ogóle nie spał całą noc, jeszcze gadał przez telefon, czy tam w ogóle odwrócił się do niej jakoś tak. Nawet nie on przysnął za kierownicą. I jego uratowano od razu, bo tam ktoś zauważył, natomiast ją ten pęd wyrzucił, słuchajcie, poza tą bandę. I ona była nawet niewidoczna i dopiero. Nie wiem, czy ty słyszałaś o tym, że ona występowała w San Remo. Ta, oczywiście. Jako włoska piosenkarka. Zrobiła karierę i słuchajcie, dopiero kiedy ten Włoch się ocknął, tam już w szpitalu, się spytał, gdzie ona jest. Więc oni nawet nie wiedzieli, że była. Ja widziałam transmisję oficjalnego włoskiego festiwalu, gdzie ona jako włoska piosenkarka występowała. Tak, Anna German, tak. Ona znakomicie znała kilka języków, miała zdolności lingwistyczne. San Remo. No i szkoda, naprawdę szkoda. Szkoda, bo ona wiesz. No bo może gdyby jej od razu tej pomocy udzielono. To by nie było takich konsekwencji. To by nie było takich konsekwencji, bo przecież to było uszkodzenie mózgu. Przecież na doktor nie chodziła, jakieś tam ćwiczenia bardzo bolesne, więc dochodziła podobno 2 lata do siebie, a jednak. Ale podobno Prąckowek też się roztrzaskała z kimś tam. Tak. No ale się blizała. Z jakąś inną piosenkarką chyba. Może tą. Z Marą z Poznania, tą Łobaszewską. Bo te dwie piosenkarki gdzieś jechały. Ale która, Sipińska? Nie, Sipińska też miała wypadek pod Berlinem. Co to znaczy jeździć sobie samemu Mercedesem? Mówię, proszę korzystać z komunikacji, bo tak to co ty będziesz... To nie, trzeba... z Grażyną Łobaszewską ona się nie spać przy kierownicy, nie spać, proszę. Brzydka jak noc, ona zawsze jakieś takie teksty miała ponure. Brzydula taka kurczę. Tak, Brzydula i Rudzielec. No, także proszę bardzo, państwo katolickie, porozmawiać. No, słuchajcie, jaki to był szok. Słuchajcie, jaki draka było, bo ja to pamiętam. Był potworny wypadek pod Berlinem. Się roztrzaskała drobny puch. Słuchajcie, wiecie kto? Urszula Sipińska. Miała operację, mówię ci tam, pogotowie helikopter latał. Tak, ją od śmierci uratowano, tam w NRD. Ona tam leciała gdzieś z wielką szybkością autostradą. Ale kiedy to było? No, w 70-tych latach. No. Więc wyobraź sobie, ona się wylizała ze śmierci. Ta super babka, Urszula Sipińska. No to może dlatego przestała śpiewać. Tak. A słuchajcie, jak myśmy tam byli we Włoszech i był też Krzysiek, bo ja... No i Krzyśkowi chciał wtedy dać szansę, no jakby tam byśmy wtedy... Tak. Prawda, to wszystko, to ja miałam mieć w pakiecie dom we Włoszech, no tak. I tak dalej. Krzysiek miał mieć w ogóle gabinet i słuchajcie, oni wcześniej, on wrócił ze swoim przyjacielem, który miał budować to osiedle. Tak. I słuchajcie, mieli wypadek na autostradzie. No, ale to Krzysiek miał wypadek? Tak, no i ten Bogdan, który był budowlańcem i miał budować osiedle właśnie do Lady Górne, ale no, z wiadomych względów nie wyszło. Się wszystko sypnęło. I słuchajcie, że na zdjęciu to wyglądało tak, bo później prezes po nich tam pojechał na tą autostradę
że dosłownie była harmonijka. O rany boskie. Że w ogóle cud boski, że oni przeżyli. Dajcie spokój. I wyszli tylko poobijani dosłownie, bo tam byli na jakieś tam obserwacje szpitalu. Ale to ale... było odbicie od bandy, czy nie, zmiażdżenie? Słuchajcie, jacyś młodzi Włosi się gzili w samochodzie. Aha. I słuchajcie, w ogóle no nie patrzyli, co się dzieje i całym impetem oni, słuchajcie, no na nich najechali z tyłu. Aha. I siłą tej inercji ten ich samochód uderzył no, w kogoś jadącego z przodu. Ale... jakby uderzenie było z dwóch stron. Mm-hmm. No więc no. Czyli ten Krzysiek się dzięki tobie uratował właściwie. Nie, no nie, nie. Obaj mają, bo myśmy się zastanawiali dlaczego. Obaj mieli, słuchajcie, nosili pierścienia Atlantu. A no właśnie. Może o to. Ale nie to twoje oko uratowało. Aj, tam przecie. Oko, tam główna, tam te pierścienie. Też myśmy nie wiedzieli co. Ale ty miałaś te przeskolenie jako ta Matka Boska, wiesz, ty przetrzymał. O tak, pewno, Częstochowska, wiesz, już nie pierdol, no. No. Natomiast to było wbrew prawom fizyki, no, że oni wyszli de facto cało z tego. Słuchaj, gdyby tam nie było ciebie z tą aurą, a przecież nie tam aurą, nie było do jasnej to, to, to by były trupy normalnie. W Jablicy, właśnie, ponieważ właśnie. Ja z prezesem musieliśmy jeszcze zostać, jechać do nie, naszej kochana, ambasady. Ty nawet nie wiesz, jakie ty masz zdolności. Ty zdalnie jakbyś czuwałaś nad nimi, bo gdyby tam ciebie nie było, to, to ale by była... Mnie tam nie, ale było. Przepraszam, powiedziałaś sama, że harmonika samochodu była. No ale myśmy jechali później, popatrz jak. Nas tam nie było w tym samochodzie. No, ale, ale ty byłaś myślami z tymi ludźmi, dlatego. Dopiero prezes dostał jakiś telefon, że jest wypadek, pojechał. To straszne. Jakiś koszmarny. I oni później, słuchajcie, noc w szpitalu, no bo patrzyli jakieś tam prześwietlenia, czy głowa, czy coś. I dopiero pociągiem, słuchajcie, jechali przez Wiedeń do Polski, no. No tragedia. No. A w ogóle jak było wiadomo, że tam, no już tam jakieś są kłopoty, no bo tam niestety tam część nie dojechała, bo sobie pojechało tam Mareczek, ten poseł, ten Kolasiński, to siedzi, to pojechał sobie dosłownie na Bunga Bunga do Berlusconiego. To słuchajcie, prezes się wtrąca. Ale tam miałaś tego kolegę swojego. Wiesz kogo? Tego słynnego, nie, Jasia Gawrońskiego, tego z parlamentu włoskiego, pamiętasz? Tak jest, Polak polskiego pochodzenia, nie. Który jest, strasznie spływał, Jaś Gawroński. No ale ten, to przecież ja wtedy, słuchajcie, ja się Szczecin... Ale to ty chyba znałaś tego Jasia Gawrońskiego. Nie, nie znałam. W każdym bądź razie ja jeszcze wtedy to jeszcze Szczecin koty dadłam, dopiero później żeśmy zabarli pachnąć agresji. Ja miałam ochotę tego pijanego sztok prezesa, słuchajcie, ja myślałam, że go zatłukę cholerę. A przecież mój panie widział, że on jest sztywny i tak on nie czuje. A ja go pięściami obładałam. Tragedia. Powiedziałam, że za tłukę gada, no. A wiecie, jak ja wpadnę w furię, to jak stuprocentowa włoska, no. Tragedia. Naprawdę, słuchajcie. A ten Kolasiński to kto to? No, to był poseł taki. Tak, ale, ale, był, ale ten Kolasiński to jest nic. Tam był masoń, Jaś Gawroński, który trząsł Bieszkim Berlusconim, wyobraź sobie. Znajomy Berlusconiego, tak. A jego ja czytałem on artykuł, i to nawet nie w polskiej prasie, tylko w zagranicznej. Nie, bo ojciec był w służbie dyplomatycznej. Mm. Tak, no, tak. No, tak. Bo Kolasiński to jest też lekarzem, dermatologiem. Ale to nie musi być ten. Nie, tamten to siedzi... Który przeszczepy włosów robił, ścipki na głowę. I jego, słuchajcie, list był w końcu za nim wysłany i znaleźli go w jakimś hotelu w Czechach. Mm-hmm. No. A w tym pokoju poselskim to miał, słuchajcie, na pół ściany zdjęcie z papieżem i z całą rodzinką. A kiedyś to mi chciał dyla dać, a ponieważ moja teściowa pracowała przez w Sejmie jako kierowniczka kawiarni sejmowej, no to przecież znałam te zakamarki. No i się zaczaiłam gdzieś od kuchni i mówi, halo, pani pośle, jestem tutaj. No. No. Dziad mnie za to poczęstował bananami, słuchajcie, z Szeszelu. Ale wiecie, jakie słodkie, jakie okropne? Obrzydliwe. Że za słodkie? Za słodkie. No w ogóle słodkie. W ogóle się tego jeść nie dało. No. A później dziada pogoniła moi bananami, to się więc pani ta, a ta z kolei miała takie różne kontakty z Włochami, ta koleżanka mojej matki. Właśnie mówiła, że jeździła po tych autostradach z tymi Włochami, znalezienie życia.
Dlatego, że oni jeździli Maserati 300 km na godzinę. No, i wyobraź sobie w pozycji półleżącej, bo tam się pół leży w tym Maserati. No tak, bo Maserati to dosłownie jak jakiś jami, tam w ogóle wejść nie można. Albo ten Lamborghini. To jak wypadek, to nogi obetnie, czy co? O. Co to działa? Słuchajcie, to był horror. To znaczy, lecieliśmy z tymi Włochami, oni się popisywali, bo ona piękna kobieta, Polka, piękna, no, cudowna, taka Faye Dunaway, albo lepsza nawet od niej, bo w typie Faye Dunaway, prawda? No, Faye Dunaway miała ten, za wysokie kości policzkowe. No, ale ona była, no, dlatego mówię, że w typie, bo przecież nie tak brzydka jak Faye Dunaway, ale w jej typie, no. Taka piękna kobieta, no, jak aktorka, no, przecież ta, to była rzeczywiście piękna kobieta. No i wyobraź sobie, ci Włosi dostali amoku na jej punkcie. No i się zaczęli popisywać, wiesz, ma Lamborghini, jakieś najdroższe restauracje, pod kilka tysięcy dolarów za całą, wiesz, taką wieczerzę. Najdroższy historyczny restauracja z XIII wieku, bo tam są takie restauracje, które, wiesz, działają już 600 lat bez przerwy. Niezniszczone, wyobraź sobie. Najdroższe na świecie. Takie są we Włoszech. No tak, jak i w Londynie stałe wszystko jest. A wiecie, co to znaczy, jak Włoch wystawia rękę przez okno samochodu. Po pierwsze, może strząsać popół, no ten, strącego papierosa, może gestykulować, a może mu wysiadła sygnalizacja i machalerką, że na przykład w lewo skręca, o. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, świateł oczywiście nie używają, bo po co. No, ci na tych wapolet, to ta młodzież na tych, nie, Vespa, na tych osach, to w ogóle oni tam no, dosłownie przeskakują przez nos. Wiem, dlatego że ja czytałem po angielsku gdzieś relację Anglika, który w Neapolu, wiesz, się wybrał samochodem, powiedział, że to był najgorszy w ogóle pomysł jego życia. Jazda po Włoszech samochodem. Spot ekstremalny. Tak. To są, dosłownie on stwierdzał, że cudem w ogóle uniknął śmierci we Włoszech, jeżdżąc tam własnym samochodem. Ale oni mimo wszystko jakoś sobie radzą. Oni tak, ale nie ludzie z północy. Za dużo samochodów. Tak, i za mało regulowanych przepisów. Znaczy oni w ogóle nie stosują przepisów. Dlatego nie wiem, jak oni w ogóle... To właśnie była zagadka dla tego Anglika, jak oni w ogóle... Jak oni jeszcze żyją do tej pory? No. Skoro oni nie stosują żadnych przepisów. A słuchajcie, jak ja byłam w Bułgarii, bo ja tam były bardzo tanie taksówki, i chcieliśmy sobie pozwiedzać to raz w życiu, no to miałam ochotę wyskoczyć te taksówki, bo była tak droga, słuchajcie, no wąska, jakieś takie, no w ogóle bez barierki. Zawijasz. I nagle z naprzeciwka drugiem się sobie, no to już koniec. To już koniec. No to i dosłownie o centymetry. Tak. Niemalże. No, czyli ryzyko koszmarne. No więc... Śmierci wręcz. No dosłownie, ja już zamknęłam oczy, by się sobie kłócę, co będę się patrzeć, to. A przyjaciółka mojej matki, taka multimilionerka, pojechała sobie na Wyspy Kanaryjskie i wyobraźcie sobie, taka to tragedia. Wracali już po pobycie na Wyspach Kanaryjskich, w najdroższych hotelach, do aeropuerto jakiejś tam, wiesz, na tej głównej wyspie, Teneriffie, i wyobraźcie sobie, roztrzaskali się, całkowicie ten autokar się roztrzaskał, zginął jej mąż, a ona kaleką została do końca, na górzku. Jeszcze musieli samolotem ją ściągać tutaj do szpitala, nawet wiem, który w tym szpitalu była, tutaj Dzieciątka Bożego, szpital Czerniakowska. Przy Solidarności, zdaje się, tutaj na Pradze, wiesz. Widocznie była specjalizacja na osoby, które ranne w ciężkich wypadkach poza granicami. Ale co, ona w skucie poduszowym? Tak. Tak, widzisz, tam multimiliony tak się skończyły. No tak, ale tylko mąż zginął, czy jeszcze ktoś? Mąż zginął na miejscu. Ale ona jeszcze została. Były inne ofiary. Oj, tam była masakra, ja to czytałam w parasie. Słuchajcie, tam zginęło 15 osób. Dawno temu. O, kochana, to było 15 lat temu. Ale co inaczej jest słychać, że te autokary... Polski autokar wracał spadają, z turystami. Wypadają. Ale czekaj. Polski autokar wracał z turystami. Pożar. Po pobycie na Teneriffie, no. Bo tam jest
Playa de America, taka bardzo droga, w ogóle ten to była bardzo droga, świecie, no. Mówiąc, więc no. Najbardziej ekskluzywne historie tam się odbywają. W sensie jest przyrody i krajobrazu. I oni już mieli to wszystko za sobą, natomiast jechali na to lotnisko i ten autokar się roztrzaskał. Nie wiem, czy jakaś katastrofa nastąpiła i tam 15 osób zginęło. No. A ja pamiętacie, jak były te powodzie, tam 90 któryś, to ja wracałam z dziećmi autokarem z zagranicy, słuchajcie, jedzie kierowca w nocy i nagle nie ma drogi. O rany. No w ostatniej chwili dosłownie nie ma, bo była urwana. Ale spadli. I myśmy 27 godzin jechali do Polski. Ale to były powodzie poza Polską, czy tutaj? Tak, były i poza Polską, i w Polsce, były w Czechach. No, więc no horror, to dosłownie horror, bo to... Ja to ty Jaśko mówi, że tam jedni się spalili, nie spadli, w ogóle nie wyrwało, drogę. I co? Ja ci mówię, jakie przypadki są, dlaczego, bo tam wśród koleżanek mojej matki, ona była najbogatsza, ona miała, przynajmniej tam byli wielokrotnie w jej pałacu nieomal. Przecież to było tak drogie wszystko to, co ona miała, że to było, to się nie dało wręcz opisać. Słuchaj, ona miała na przykład całe pokoje urządzone Ludwikiem XVI, który albo kupowała w antykwariatach, albo nawet za granicy studio kompletowała. Nic to jej nie dało, bo ona już na wózku inwalidzkim do końca swoich dni. No, zarobiła się. Bo była taką materialistką, nieprawdopodobną. I tak widzisz, Pan Bóg, Matka Boska z Częstochowy, tak ją ukarała, no. No, co ukarała? No, niewłaściwym czasie, niewłaściwym miejscu. I tyle. Ale miała przewrócone w głowie, kochana. A no właśnie, a człowiek nie może nigdy za dużo żądać. Miała za dużo wszystkiego, słuchaj. Ten ich dobrobyt był tak straszliwy, że po prostu się słabo robi. Ja zawsze mówię, że jak człowiek ma za dużo rzeczy, to rzeczy się psują, trzeba rzeczy wyrzucić. Po co? Minimalizować. No. Za dużo mieli pieniędzy, za dużo się podpiło. No i bełbie się poprzewracało. Idziesz do kibelka? Nie, ja nie. No żeby nie było wąskiego gardła. Nie. No to nie. Ja tylko ci mówię, jakie są przypadki, że nawet wielki dobrobyt i wielki luksus i wielkie pieniądze oznaczają śmierć. Wielki luksus, to tylko patrzy charakter. Powinien być dobry standard jakiś, no. No. Ale bez przesady. Tak się kończą pobyty. Multimilionerów gdzieś, nawet w czasach. Kończą się śmierć. I kalectwo. To tragedia, mówię ci, tragedia, bo to była dobra kobieta, przecież tam były wielokrotnie. Wiesz, zginąć ci koniec, tak jak ale na ten mąż, taki wspaniały, taki miły, przecież go znałem w ogóle, wspaniały człowiek. A mieli dzieci? Tak, syna mieli, który tam willę miał niedaleko. No, ona wystawiła mu willę jeszcze, pałac następny tam stał obok. Inwalidką, najgorzej. No straszne, przecież ile to kosztuje nawet, wiesz, no nawet opieka, no, na taką... kobieta, no przecież tam musi być opieka. No, to tam kosztuje, jak ona była bogata, to ją stać. Ja rozumiem, przecież, ale wszystko jedno, bo jakie to życie. Był taki film, jak wiesz, Murzyn się opiekował facetem na wózku siedzącym inwalidzkim, to chyba mówiłeś. Tak, ale ten Murzyn dał mu radość życia. Tak, dał mu radość życia. Ona uratowała, jak z tej katastrofy, tego zmiażdżonego autobusu, a już mąż się, który siedział obok niej, się nie uratował. Miał pecha, tak. Że siedział mi tam, gdzie trzeba. No. Radość życia, jak spali całą paczkę papierosów w ciągu nocy. O, Lidka. Każdy ma swoje przyjemności. A Lidka, co ty łazisz? No co łazę, no? Muszę daninę Neptunowi spłacić. Jak się wlało, no to trzeba i wylać. Tak. Siku. Na co? A ty jak ty siku robisz? Z cipki czy z dupki? Wodę, słuchaj, oblać się butelką wody. Bo ja nie wiem. Ja dopiero się urodziłam, jestem malutka. A wy to oczywiście nigdy nie możecie tej klapy opuścić. Malutka. Nie no, my dobrze robimy, bo dlaczego ty masz na mokrej klapie siedzieć? A przepraszam, czy to tak trudno trafić? Wiesz. No, bardzo trudno. Do kółeczka, tylko bardzo trudno. Sikać, przepraszam. Ale starzy mężczyźni mają te interesy już zwichrowane. No to nie wiem, czy tam jakiś wiatr jest w tej łazience?
Tam są chusteczki, też można namoczyć i przetrzeć. I zjeść. Molitka dawno. Stary mężczyzna ma zwichrowany interes i w związku z tym musi klapę odchylać, żeby nie uronić łzy swoje. No dobrze, ale można tą klapę później z powrotem przesunąć. Oczywiście żaden mężczyzna nigdy tego nie robi, żaden. Tak, tak, niech Litkę Matka Boska błogosławi. Dobrze, że ty Litka do tej Matki Boskiej się nie modliłaś, bo też byś na wózku siedziała. Ona wszystkich tak ubogaci. Ja tylko wam tylko mówię, jakie są przypadki, że wielki dobrobyt się kończy śmierć. Gigantyczna. No, śmierć, ale jak ktoś na wózku inwalidzkim, to i jeszcze... Ja dumę. Ludzie się mają za Bóg wie kogo. No właśnie, właśnie. A nie powinni. No właśnie. No. Słuszne słowo. Bo wtedy przestają innych szanować. Oczywiście. Oni się bełbie wyobrażają się sobie, że są powiekimi, jakimiś henosami. Oczywiście. Pycha. Pycha. Chodzi przed upadkiem. Pycha, wielki dobrobyt, słuchajcie, pieniądze. Powinien być jakiś domek, jakiś jak lodu. No, jakiś, no. A ktoś się cieszy, że no, ma pieniądze i mu starczy na drobne rzeczy i on i się z tego cieszy. A są tacy, co mają na to i jeszcze chce więcej potem, wiesz. Słuchaj, są ludzie, którzy się cieszą nawet z tego, że słonko świeci. A bo się powinno cieszyć właśnie tym, że słonko świeci. Że pies ogonem medza. Tak, i że kwiatki też pięknie kwitną. A ja dzisiaj na przykład widziałam takiego pieska, który miał bardzo ładnie wystrzyżony ogonek i bardzo mu się to podobało, temu pieskowi. Bo tak radośnie nim mędał. No przynajmniej piesek jest sobą i jest dobrym barometrem właśnie. I ci to podpowiada, no. Czy mi ty się powinnaś cieszyć. No, tak jak i piesek, nie. O najlepiej. Ludzie... Ja zacmokałam do pieska, piesek się ucieszył. No. Jeszcze mu było bardziej weselej. No. Pieniądze to jest nieszczęście, szczególnie wielkie pieniądze. To ja wam mówię to już z własnego doświadczenia, bo widziałam takie właśnie rody tak zwane multimilionerów polskich, którzy skończyli bardzo marnie. Chodziłem po tych pałacach, po tych wnętrzach, no po tych to, obiadach. To tak tylko muzea. Chyba. No muzea, no autentyczne a muzea. Gdzie duch? Gdzie jakiś, tam nawet Posadzki, ta wariatka była taka zwariowana, że ona sobie zażyczyła z Henrykowa mozaikową posadzkę z drewna. No przecież to był ta sama posadzka w tych pokojach, to kosztowała, nie wiem, na dzisiejsze pieniądze, no 50 tysięcy jedna posadzka w jednym pokoju. No dobrze, a kto to docenił? Nikt to nie docenił, bo to diabli wzięli przecież no. Na tym wózku ona teraz będzie no. Do ostatnich dni, a poza tym będzie musiała to wszystko sprzedać, bo na samą opiekę lekarską. No to przecież ona się przeniesie do mieszkania i ten gigantyczny majątek wszystko to diabli wezmą, bo ona nie jest w stanie jak na wózku kontrolować tego. No i po co komu? Ale sama jest? No przecież mąż zginął. Aha. Ale to syn, jak ma środki. No ale ten syn to wiesz, no to tam syn. No ale to już jest. No syn może zaczynanie coś tam zorganizuje, ale to... No tak, ale to... Ale ona samotna. Ona była bardzo aktywna, więc ona była taka też bardzo gospodarna, firmę miała, w ogóle tam... Ach, czego ona tam nie robiła? No przecież ona by się nie dorobiła, jak to się mówi, zera, prawda? Tylko musiała ciężką pracą... Jak to widzisz, kara Boża, bo niektórzy chcą mieć ten dom taki jak z bajki. No bo to był taki dom. I tylko koło domu chodzi. To wszystko było jak z bajki, no, całe jej życie. Tylko się skończyło fatalnie. No to więc widzisz, nie trzeba było nic mieć za wszelką cenę pazernie chciwie. A tak, i bo tam przez to też element był. No oczywiście, że żyła w jakimś sztucznym kokonie. Oczywiście, że tak. Materialiści, no to byli ludzie, którzy się licytowali, kto ma więcej. No dobrze, a gdzie między nimi jakieś więzy społeczne, jakieś nie a to ja wam powiem, jakie to były. Sympatia, tam... jakieś porozumienie, no. Więzi społeczne to było to, że dawała na kościół. No tak. I tam oczywiście ksiądz do niej przychodził, ten taki z parafii w Pyrach i tam był pierwszy proszę ciebie zasiadał jako ten król, bo ona olbrzymie datki na kościół dawała, no, jako ta milionerka. To sobie kupowała święte stoły Pana Boga. Gdzie ma się kupić łaski? No właśnie uważała, że najrozsądniej jeszcze jest obdarzyć, prawda, majątkiem wielkim kościół, który jest w tej parafii, prawda? Mm-hmm.
Nie lepiej było jakieś parę stypendiów ufundować dla zdolnych, a nie biednych dzieci na przykład? Oni to byli, wiesz, albo wiesz, to byli to, że ludzie w szkole ustawieni na przedwojennych zasadach, że się liczy proboszcz, prawnik i lekarz. Tak, w danej okolicy. Natomiast matka to przecież tam chodziła razem ze mną, to przecież ona zgrzytała zębami, no. Przecież jak ona to wszystko widziała, to przecież myśmy potem wychodzili z tych pałacy, no dobrze, że ona po prostu się śmiała do rozpuku, no czegoś takiego to przecież w życiu, nie? A nie kazali wam tam w kapciach chodzić? Jak nie, mówię? Skąd, co? Mówię. Jakie tam obiady były, żebyś ty wiedziała, w niedzielę tam myśmy jedli, Boże, to były obiady takie jak w Wenecji gdzieś w pałacu, no. Albo obiady takie cuda niewidy tam były. Czwartkowe u króla Stasia. No nie on, ale jak u króla Stasia. Ale matka jako ta inteligentka, która wiedziała, gdzie raki zimują, to przecież się z tego śmiała, bo to był materializm i głupota, przez to ona sama powiedziała, że to jest szczyt głupoty. No ale było. To wiesz, się dowartościowała. No tamta się dowartościowała, a ta się za nią, za jej plecami śmiała, że nie rozumiesz, ta matka moja. No pewno nie ona jedna, więc no. Babie dupę obrobili, obrzadli, no bo czemu tak, nie, tak. Zaprosili, ale no... Śmiała się, co ta ją wysoko ceniła, bo to była bardzo inteligentna babka, no. Nie byle kto, bardzo, wiesz, no, brała udział w Powstaniu Warszawskim, jako łączniczka, ta właśnie multimilionerka. No ale słuchaj, no ale przez tej maniery, no przecież tam po wyjściu to już matka się skręcała. Naprawdę ze mną się skręcała, bo przecież mi relacjonowała swoje wrażenia. No po prostu jest to coś przerażającego. No, taka klasyczna, no bo ryszka. O, absolutnie. Absolutnie. Tam poniżej Mercedesa to nie było. Jak tam ktoś przyjeżdżał, to tylko Mercedesy były, albo Volvo, wiesz, no. On się też markami samochodów też, wiesz, strzelali, jak to się mówi, z pazucha, za pazucha. Inny system wartości. Tak. Tam, i to nie mogły być Mercedesy takie byle jakie, tylko to takie, wiesz, najdroższe. Lepsze. Tak. No taka jest mentalność Mazowsza właśnie. No właśnie. Trzeba jeździć. Się rozbije. Gdzie tam? Tam polski Fiat, czy tam jakiś tam Renault? Nie, to słuchajcie, to w ogóle, to jest w ogóle nie jest samochód do jazdy. To jest to chyba, nie wiem, dla dzieci. Ale twój Zbyszek podobno świetnie samochodem kierował. Bardzo dobrze prowadził samochód, ale raz go pieprzyłam, bo żeśmy chcieli zobaczyć, jak wygląda ten pałac w Otwocku Wielki, no znaczy prawda, no się nie podjechało na ten. I gdzieś tam dziury były po drodze, ja sobie nabijałam guza, bo podskoczyło, ale go opieprzyłam, to ze strachu zatrzymał samochód i uciekł za jakimś drzewem i tam czekał, aż mi przejdzie, no. No. Ale jaki on męski, bo podobno prawdziwy mężczyzna to świetnie kieruje samochodem. Nie, no bardzo dobrze prowadził, uważnie. Tak. Symbol męskości. W wyważony sposób, tak. No, i bardzo bezpiecznie. A ja raz setką po moście jechaliśmy. Setką. Jechałyśmy na obóz na Podolsztyn. Ale to ty kierowałeś? No to tak, to on kierował i setką. To ty znaczy, Wiesław kierował, to tak? Tak, Wiesław go. Ale żeście się nie rozstrzaskali jeszcze przy okazji. Nie, bo to szybko trzeba. Tereska Szyberska mówi, Boże. Żeby to tego, no i szybko nasz samochód zmniejszył ale prędkość tutaj, mi, z mostu. Mostu. Ale to mogliśmy się, wiesz, wypieprzyć z mostu, no gdzie setką. Przepraszam, żeby byliście pod wpływem? Nie, no świadkowie Jehowy nie, ale wiesz, ale za szybko było i to z trójką dzieci, czwórką. No. Ja też jeździłem samochodami, przecież ja tutaj jeździłem bez przerwy między Modlinem a Warszawą i tak dalej. Setką właśnie jeździłem tam. No, to z samochodem było niebezpieczne. No więc widzisz, samochody. Chyba miałeś agresywny styl jeżdżenia po tym samochodzie. Parkuj i jedź. Bałem. Jeździłem po Warszawie, słuchaj, ta jazda po tej Warszawie to jest w ogóle skandal. Straszna rzecz, naprawdę. Parkuj i jedź. Słuchajcie, niebezpiecznie Zbyszek... na tych ulicach, na trasie Łazienkowskiej. O właśnie, najgorsza trasa do jazdy
Z tego co pamiętam, to była ta trasa Ozinkowska. Boże, ludzie, co tam się dzieje? Lewym pasem wymijają. Prawym pasem wymijają. Boże. No, słuchajcie, jak byłam na studiach, to ojciec mnie na kurs zapisał, zapłacił. Ja doszłam do egzaminu wewnętrznego, powiedziałam, mowy nie ma. No tak, to się zabić można w tej Bo powiedziałam, że ja się boję. Ojciec mi zrobił awanturę, ja powiedziałam, mowy nie ma, nie wsiądę. No, po prostu. Tak mnie instynkt podpowiedział, że no nie. No, niestety nie boję. Także wiesz, no ja jeździłem, ale nie, no w ogóle nawet... Ja ci powiem, nawet ci ludzie, co za mną jeździli, to też mówili, słuchajcie, to rzeczywiście jest jazda o włos od śmierci, bo tutaj ci polscy kierowcy to naprawdę są niesamowici. A mnie ten instruktor, to pamiętam ileś razy, słuchajcie, to tego kazał mi jechać tymi kocimi łbami na Karowej. No i co? No, to ja już do tej pory za tymi oczami mam to opracowane, to. No po prostu tak wiesz, tak mnie... Chciał koniecznie ze mnie zrobić kierowcę. Ja powiedziałam nie, bo ten, jak byliśmy na Wisłostradzie, ja czegoś za późno dostrzegałam w lusterku bocznym. Chyba tak, bo to lusterko trzeba, bez przerwy się patrzy. Nie, ale ja nie wyłapywałam czegoś. Ja czułam, że ja czegoś chyba nie widzę, albo widzę to za późno. No już mnie się zapaliła lampka w głowie, nie siadaj, nie rób tego, nie kontynuuj. No ojciec oburzony, że pieniądze wydał. Powiedział, trudno. Skoro ja czuję, że ja się boję, to ja tego nie będę robiła. No i tyle, no. Tak, to lusterko to jest straszna historia. Trzeba cały czas patrzeć. Z kolei Zbyszek raz już jakoś coś mu się pomyliło, jak no most Śląsko-Dąbrowski, no i się jedzie w kierunku zamku i on chciał gdzieś, nie wiem, na dół tam coś, no nie wiem, ten i nie potrafił, no jakoś nie trafił. Jest desperacji, no na szczęście nie było takiego ruchu przed laty. Zakręcił pod prąd, pojechał. O Boże. No, ale to raz mu się coś takiego przytrafiło. To i granie ze śmiercią. No ale nie jest tam coś tam bile, ale no do tego. A to tylko jeden raz w życiu. No. A z kolei po Łodzi, słuchajcie, to się tak źle jedzie. W ogóle, a ze Zbyszkiem no, tam jeździła? Znaki, które się zaprzeczają. Że ale czy jeździłaś tam ze Zbyszkiem po tej Łodzi? Tak, i z ojcem, bo myśmy tam puchary między nimi dostarczali. To ojciec w pewnej chwili, bo oni się zamieniali, tata ze Zbyszkiem, po prostu wysiadł i poprosił jakiegoś tubylca, bo nie mogliby jechać z jakiegoś kawałka, żeby ich poprowadził. No dosłownie, no. Jakby byli w jakimś trójkącie bermudzkim. No. Lepiej nie jeździć, bo to wypadki... Nieszczęść. O, olbrzymia ilość tych wypadków jest. Nieszczęść. W Polsce szczególnie. To boli, to straszne. To. No i raz jak na Śląsk jechali, to słuchajcie, mieli dachowanie, bo było jakoś tak pomiędzy, no nie wiem, miejscowościami. Spalił się człowiek, też nie mógł się odczołgać. Tak się zakręcił. Bezwinne i było ślisko i oni wpadli w poślizg. O, rany Boskie. I się, słuchajcie, wywrócili do robu. Tragedia. No z tym, że w zimę tam w jakichś korzuszkach to się tylko poobijali i no szybko nadjechali jacyś ludzie z naprzeciwka, no nie wiem, czy sportowce, czy coś tam, czy jakaś wycieczka i biluś mężczyzn tego malucha z powrotem przewrócili na cztery koła. I co, zaczął jechać z powrotem, tak? Tak, no ale tam... No, nic mu nie było. Podjechali do szpitala tamtego, ale jechali 40 km w zimę bez szyby przedniej, bo to no, taki to, mróz. No a co mieli robić? Tragedia. No. A jak ci policjanci do jeziora wskoczyli samochodem? Jak to wskoczyli? Ja to chyba no nie wiedziałaś o tym? No był taki przypadek. Że z centralnego wysłał cały ten szeryf z Fiata czy co? Wracali do Warszawy. Tak, ja i myślę, tak szybko że jechali, że skręcili do jeziora. To niemożliwe, do jeziora. Żeby wiesz, no chyba, że po pijaku. No przecież chyba nikt normalny nie zrobił samobójcą. Nie wiadomo, ale chyba raczej byli trzeźwi. No wiecie, a może im załatwili te hamulce. No. Ale nikt nie wiedział, gdzie oni są. Jakieś porachunki były, no cholera. Daj spokój. Tak, to mogą być porachunki gangsterskie, wiesz. Moje koleżanki na jeden dwa mówiły, że to wypadek nieszczęśliwy. Wtedy, wiesz, to były takie porachunki, to był taki czas, kiedy te gangi działały, to tam trudno wyczuć. To niedawno było.
No już czas leci, leci. Ja to jeździłem. My się cieszymy, że my żyjemy. Wielokrotnie tym samochodem, potem jeszcze nad morzem jeździłem i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest to przerażające. Ta jazda po polskich drogach. Strasznie jeżdżą chamy, w ogóle aj, nie ma o czym gadać. I te drogi też do dupy są wąskie. Nie ma gdzie wymieniać.